people have been scanning the surface of a Scottish lake for centuries in search of the Loch Ness Monster. In 1933, manager of a local hotel claimed to have seen a large whale-like creature splashing about on the surface. In the 90 years since, thousands of eyewitnesses have claimed to have seen something. Do you think there's a monster in these waters? Oh, it's not a case of I think there is. I know there is. Wszystkie niezliczone gatunki zwierząt, które uznano za wymarłe, mogą nie być stracone na zawsze. Okazuje się, że ekosystem natury nie skończył jeszcze z niektórymi z nich. Dołącz do nas dzisiaj, aby zobaczyć zwierzęta, które uważano za wymarłe, dopóki nie uchwycono ich żywych na kamerze. Pamiętaj, że najbardziej szokujące rzeczy na samym końcu, dlatego polecam zobaczyć cały film. Zostaw łapkę, jeśli lubisz zwierzęta i napisz komentarz zwierzę, a przypnę ci serduszko. The black leopard, also known as the black panther, was photographed in Kenya, which marks the first recorded sighting in 100 years. Rzadki czarny lampart. Czarny lampart, znany również jako czarna pantera, został sfotografowany w Kenii, co oznacza pierwsze zarejestrowane spotkanie od 100 lat. W przełomowym odkryciu fotograf dzikiej przyrody uchwycił pierwsze fotograficzne dowody na istnienie czarnego lamparta w Afryce od ponad wieku, używając kamery pułapkowej strategicznie umieszczonej na ścieżce lamparta w Kenii. Początkowo napotkał rozczarowanie, ponieważ noce mijały bez sukcesu. Ale upór opłacił się, gdy fotograf w końcu zobaczył nieuchwytne stworzenie przez obiektyw swojego aparatu. Jego charakterystyczne melanistyczne futro wyróżniało się w ciemności. To spotkanie, potwierdzone przez zoo w San Diego, oznacza kamień milowy w wysiłkach na rzecz ochrony przyrody. Możliwy pterozaur, nietoperze, orły czy sępy. Żaden z nich nie zachowuje się w tak agresywny sposób. Dwóch młodych mężczyzn spacerowało przypadkiem obok drzewa, aż zauważyli dziwnie wyglądające stworzenia siedzące na gałęziach. Sekundy po tym, jak zbliżyli się, by je zbadać, nagle otworzyły swoje skrzydła i zaczęły ich ścigać. Sądząc po ogromnych skrzydłach i konfrontacyjnym zachowaniu, to mógł być latający dinozaur zwany pterozaurem. W końcu, jeśli możemy zobaczyć kilka przypadków chodzących dinozaurów, to nie powinno być zaskoczeniem. What is this? The Florida homeowner thinks it looks like a baby dinosaur, just like something out of Jurassic Park. Dinozaur w ogródku. Co to jest? Właściciel domu w Florydzie uważa, że to wygląda na dziecko dinozaura, jak coś prosto z parku jurajskiego. Patrząc na rozmiar i charakter tego późnonocnego tajemniczego stworzenia, dinozaur wydaje się być jedyną możliwością. 11 czerwca 2021 roku tajemnicze stworzenie zostało uchwycone na kamerze monitoringu uruchamianej przez czujniki ruchu, gdy zaczęło biec przez podwórko na Florydzie. Chociaż nagranie wprawiło wszystkich widzów w osłupienie, właściciel domu teoretyzował, że to może być młody raptor lub nawet T-Rex, z czym zgodziło się wiele osób na mediach społecznościowych. Pomimo ogromnej popularności wideo, wiele takich zagadek z przeszłości nigdy nie zostało rozwiązanych. Teraz pojawiają się nowe teorie na temat tego tajemniczego nagrania. Tajemnica trwa. Maleńki velociraptor. Nawet jeśli na sekundę przyjmiemy, że to była jakaś duża jaszczurka, sposób poruszania się na tylnych nogach stawia ogromny znak zapytania. Nieznane źródło filmowało moment, gdy mały velociraptor pojawił się na sekundę lub dwie, uciekając kilka metrów od kota. To wymarłe zwierzę nie zostało nieoczekiwanie odkryte po tym, jak uchwycono je na kamerze. Nagrywający podzielił się, że zajmuje się hodowlą zwierząt, ale nigdy nie zdradził szczegółów. To tłumaczyłoby jedno z nich biegające swobodnie, jak każde inne zwierzę domowe, a nawet kot nie był zaskoczony, co dodatkowo potwierdza tę historię. Olbrzymi prehistoryczny owad.
Spośród wszystkich znanych dziś gatunków owadów, żaden nie jest tak ogromny jak ten. Prawdopodobnie dlatego, że ten owad jest prehistoryczny. W marcu 2022 roku liczni mieszkańcy Ohio na różnych okazjach zarejestrowali wideo tego bardzo dużego owada, który najpierw został zauważony na dachu, a później przechodzącego przez pustą drogę w środku nocy. Stworzenie przypominające ogromnego pająka z wieloma nogami lub czułkami i dużym ogonem na plecach przestraszyło większość przechodniów i obserwatorów, którzy szybko opuścili okolice, aby zachować bezpieczną odległość. Natura tego stworzenia podobnego do pająka pozostaje do dziś całkowitą tajemnicą. Udomowiony gryfon. Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie, czym jest gryfon, zostaniesz oniemiały na widok tego nagrania. Gryfon to mityczne stworzenie z ciałem lwa i głową oraz skrzydłami orła, symbolizujące siłę i mądrość. Jedno z tych istot, które do tej pory uważano za nieistniejące, zostało nagrane i udostępnione. Te stworzenia są prominentne w starożytnej mitologii greckiej, rzymskiej i średniowiecznej, gdzie były postrzegane jako strażnicy skarbów i symbole dualności, łączące fizyczny i duchowy świat. Według nagrania gryfon został znaleziony i jest własnością saudyjskiego księcia, którego tożsamość nie została ujawniona. Pojawienie się potwora z Loch Ness. To kolejny moment, który dowodzi, że nie wszystko, co uznaje się za folklor, jest zawsze nieprawdziwe. Losowe źródło udostępniło to nagranie na swoim kanale YouTube, pokazując pojawienie się dużego stworzenia w morzu u wybrzeży Meksyku. Wyraźnie miało ono długą, widoczną szyję wyłaniającą się z wody, co od razu wykluczało możliwość, że jest to wieloryb. Mały jacht widoczny w pobliżu nie zauważył tajemniczego zwierzęcia, ale ukazał jego porównywalny rozmiar. Nagrywający sfilmował scenę wraz z kilkoma innymi ciekawskimi obserwatorami, ale nigdy nie udało mu się zbliżyć na tyle, aby zbadać ją dokładniej. Gigantyczna tajemnica pod wodą. Kiedy mowa o głębinach oceanów, wiele tam żyje, czego nigdy nie poznamy, dopóki nie zobaczymy tego na własne oczy. Nagranie na żywo z kamery umieszczonej pod platformą wiertniczą zaskoczyło wszystkich widzów, gdy uchwyciło gigantyczne morskie stworzenie przypominające dinozaura przemieszczające się przed kamerą. Według niektórych ekspertów to może być gatunek plezjozaura, który uważa się za wymarły wraz z jego lądowymi pobratymcami. Jednak równie prawdopodobne jest, że niektóre z nich znalazły schronienie głęboko w wodzie i mogły przetrwać, żyjąc w ukryciu. Gatunek żółwia powraca. W 2019 roku gatunek żółwia o nazwie Chandos fantasis został znaleziony na wyspie Fernandina. Nie znając dokładnych szczegółów dotyczących gatunku, przekazano go naukowcom z Uniwersytetu Yale, którzy go zidentyfikowali. Ten gigantyczny żółw znaleziony na Galapagos. Odkrycie żółwi było prawdopodobnie pierwszym od 112 lat, odkąd zebrano jedyny okaz z Fernandina. To niemal cud, że ten gatunek zdołał przetrwać, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne warunki życia, nie wspominając o drapieżnikach i ludzkiej ingerencji w przyrodę. Wysiłki mające na celu uratowanie gatunku z Galapagos są kontynuowane. After 112 years! Encontramos! Oh my God! Rzadki odcień delfina. Rzadki odcień delfina, w przeciwieństwie do albinosów, był szczególnie fascynujący. Dnia 23 września 2021 roku grupa obserwatorów wielorybów była zdumiona widokiem różowego delfina. Nigdy wcześniej nie spotkali takiego cudu. Cała załoga z entuzjazmem podeszła, aby uwiecznić go na kamerze. Wielu czuło się niesamowicie szczęśliwymi, widząc to niezwykłe piękno natury. Różowy odcień delfina był jeszcze bardziej widoczny dzięki obecności jego ciemnoszarych towarzyszy, co sprawiało, że widok był jeszcze bardziej niezwykły. Żyjący młody T-Rex. Jeśli ktoś twierdzi, że dinozaury już nie istnieją, ten dowód mógłby temu zaprzeczyć. Stara kamera na podczerwień umieszczona w lesie w Teksasie zarejestrowała nagłe pojawienie się dinozaurów zbliżających się do kamery.
Początkowo sądzono, że to Velociraptor z powodu jego mniejszych niż przeciętne śladów, aż widok z innego kąta kamery potwierdził, że to rzeczywisty T-Rex, ale prawdopodobnie młody. Jeśli ten żywy, skamieniały potwór stanie się starszy i większy, z pewnością będzie największym i najbardziej przerażającym drapieżnikiem na lądzie. Gatunek ptaka dodo mógłby być dalekim kuzynem kaczek. Nagranie z października 2022 roku pokazuje ptaka dodo dokładnie badającego kamerę umieszczoną przed nim na ścieżce. Dodo to nielotny ptak, rodzimy dla Mauritiusa, uważany za całkowicie wymarły od końca XVII wieku. Mierzący około 90 cm wzrostu, miał masywne ciało, małe skrzydła i charakterystyczny zakrzywiony dziób. Działalność człowieka, w tym polowania i niszczenie siedlisk, doprowadziła do jego zagłady, czyniąc go symbolem wyginięcia. Jeśli udałoby się go odnaleźć, można by podjąć działania mające na celu odtworzenie populacji tego gatunku. Prehistoryczny transport. Gdyby to nie był prawdziwy dinozaur, tylko jakiś model, dlaczego jego szczęki byłyby mocno związane? Kierowca na drodze zauważył niewiarygodny widok przyczepy transportującej dorosłego T-Rexa. Wielki prehistoryczny drapieżnik miał szczęki i całe ciało związane na przyczepie tak mocno, jakby nikt nie chciał ryzykować, że obudzi się w trakcie podróży. Szczegóły pozostają niejasne, ale spekuluje się, że był transportowany przez rząd bez wiedzy publicznej, poza tymi, którzy to zobaczyli na drodze. Krokodyl Gario. Widząc dwa bardzo różne rodzaje krokodyli, wydaje się, że krokodyle Gario to stare wersje gatunku krokodyla. Krokodyle Gario należą do najdłuższych ze wszystkich żyjących gatunków krokodyli, sięgając czasów prehistorycznych. Ich szczęki są smuklejsze niż u zwykłych krokodyli, mając tylko długi, wąski pysk z 110 ostrymi i zachodzącymi na siebie zębami. Te gatunki krokodyli mają siłę w swoich zębach, a nie tylko w szczękach, co sprawia, że są doskonale przystosowane do łapania ryb. Krokodyle Gario mają od 2 do 6 metrów długości w zależności od płci i zazwyczaj występują w rzekach Azji południowo-wschodniej. Niestety populacja tego gatunku krokodyla znacznie się zmniejszyła i zostały one sklasyfikowane jako krytycznie zagrożone. Nieznany futrzany kadłubek. Szczerze mówiąc, to wygląda niemal jak wilkołak z jednej strony i potwór z monok z drugiej. Bardzo stare nagranie z 1959 roku pokazuje kadłubek humanoidalnego, zwierzęcego stworzenia. Wygląda na to, że ma cechy zarówno psie, jak i ludzkie. To przerażające stworzenie miało ciemne futro lub było wynikiem trzeciego stopnia oparzeń. Jak widać, większość jego kończyn również brakowało, co mogło być wynikiem odcięcia lub spalenia. Do dziś natura tego futrzanego kadłubka i jak się tam znalazł, pozostaje zagadką. Ostatni żyjący olbrzymi pies. Prawdopodobnie jeden z ostatnich wilków strasznych na Ziemi. Gdy wszyscy myśleli, że to zwierzę jest już tylko przeszłością, nagłe pojawienie się jednego zaskoczyło wszystkich. Film udostępniony na YouTube z grudnia 2020 roku pokazał ciemnofutrzanego wilka strasznego poruszającego się i skaczącego po okolicy, który miał być ostatnim żyjącym przedstawicielem swojego gatunku. Wilki straszne są znane jako duże prehistoryczne psy, które żyły w Ameryce Północnej i Południowej podczas epoki Pleistocenu i uważano, że wymarły około 10 tysięcy lat temu, dopóki nie pojawiło się to nagranie. Drzemka olbrzymiego dinozaura. Jak duże i okrutne są dinozaury T-Rex, to wydaje się być ich dokładnym przeciwieństwem. Grupa ciekawskich gapiów po znalezieniu dużego T-Rexa, który drzemał obok basenu, zaczęła go nagrywać z ogromnym zainteresowaniem. Jeden z nich wspomniał, że ten prehistoryczny olbrzym był w półśnie po strzeleniu strzałą z trankiem. Złamane ogrodzenie i częściowy bałagan wokół basenu potwierdzają to twierdzenie. Chociaż twierdzono, że to w kontrolowanym środowisku, jak zareaguje po odzyskaniu pełni sił, pozostaje tajemnicą. Jednorożec.
pojawienie się jednorożca, samo użycie terminu jednorożec do opisania czegoś, co nigdy nie istniało, wystarczy, by wzbudzić zainteresowanie wszystkich. Zwierzę przypominające jednorożca zostało zauważone i nagrane przez użytkownika Instagrama, który później podzielił się swoim odkryciem. Początkowo wziął je za białego konia, aż zauważył spiczasty róg na czubku głowy. W innym przypadku w pełni dorosły jednorożec został zauważony podczas wydarzenia, choć w większości przypadków uznawano go za konia. Wiele sauropodów. Wiele sauropodów to jedyne znane dinozaury z długimi szyjami, co rodzi pytanie, czy te stworzenia mogą być ich potomkami. Nieznany kierowca uchwycił nagranie stada małych stworzeń przypominających dinozaury przechodzących przez las. Niewiele wiadomo o tym incydencie, gdyż kierowca pozostaje anonimowy. Spekulacje sugerują, że te stworzenia mogą być wynikiem wyklucia się jaj dinozaurów na skutek zmian klimatycznych lub być może odkryciem nieznanego gatunku zwierząt. Jednak po bliższej inspekcji okazało się, że były to wiewiórki poruszające się do tyłu. Niemniej jednak widok tych stworzeń przypominał scenę prosto z Jurassic Park. Para triceratopsów. Tym razem to nie był pojedynczy dinozaur, ale para, która spokojnie przeszła przez drogę. Podczas podróży przez wieś rodzina napotkała dwa ogromne dinozaury triceratopsy przechodzące przed ich pojazdem. Zdając sobie sprawę z trudności w wyjaśnieniu tego wszystkim, nagrali film z dorosłymi triceratopsami, które przeszły obok. Rodzice zauważyli, że dinozaury wydawały się być pod wpływem jakiegoś środka uspokajającego, co tłumiło ich agresywne zachowanie. Wyglądało też na to, że te rzekomo wymarłe dinozaury uciekały z pobliskiego ośrodka hodowli zwierząt. Szybko biegnący Velociraptor. Jak duże, szybkie i silne są Velociraptory. Ich rozmnażanie się na dużą skalę byłoby ogromnym problemem. Podróżnik, który wędrował blisko dawno opuszczonej skalnej jaskini w środku lasu w Michigan, zauważył dorosłego Velociraptora, który pojawił się na ułamek sekundy, gdy przechodził. Według niego ten moment był niczym z horroru, ponieważ Velociraptor krążył wokół niego, pozostając w ukryciu. W tym momencie podróżnik, nie panikując, przerwał nagrywanie, starając się wydostać z obszaru, aby uniknąć kłopotów. Istniejący tygrys szablozębny. Był czas, kiedy drapieżniki szablozębne prawie uważano za nigdy nieistniejące, dopóki takie nagrania nie zaczęły się pojawiać. Fotograf dzikiej przyrody, który podjął przygodę w afrykańskiej dziczy, sfilmował i udostępnił mały klip drapieżnika szablozębnego, którego jedno z miejscowych w nieujawnionej wiosce w Afryce miało. Zwierzę zamknięte w klatce wyglądało na młode, ale nadal tak przerażające, jak te drapieżniki miały być. W innym przypadku większy tygrys szablozębny był widziany, gdy był związany i prowadzony przez ulicę Wilshire Boulevard w Los Angeles. For hundreds of years, visitors to Scotland's Loch Ness have sworn that they have seen a monster coming up from the depths. Potwór z Loch Ness. Przez setki lat odwiedzający szkockie Loch Ness przysięgali, że widzieli potwora wyłaniającego się z głębin. W styczniu 2023 roku ogromne, niezidentyfikowane stworzenie zostało zauważone u wybrzeży Karoliny Północnej. Daniel Griffith, który zarejestrował to zdarzenie, zgłosił, że stworzenie przypominało dinozaura. Gdy wideo stało się wiralem, wielu spekulowało, że to może być legendarny potwór z Loch Ness, podczas gdy inni myśleli, że to gigantyczny krokodyl. Ron McGill, ekspert dzikiej przyrody z zoo w Miami, zasugerował, że najprawdopodobniej była to mała walenia wynurzająca się na powierzchnię, ale do dziś nikt nie wie na pewno. Starożytny rekin. Ostateczna niespodzianka to wyłaniający się starożytny rekin, zwany rekinem megalodonem. W sierpniu 2016 roku marynarze udostępnili film przedstawiający ogromnego rekina płynącego w wodach w pobliżu wybrzeży Japonii. Widzowie byli zdumieni, że rekin przypominał prehistorycznego megalodona, którego uważa się za wymarłego około 2,5 miliona lat temu. Eksperci byli podzieleni,
czy to naprawdę megalodon, czy po prostu bardzo duży rekin białe, ale widok tak ogromnego stworzenia zaintrygował i zszokował świat. Some video that has gone viral on the internet. It claims to show an animal that went extinct 4,000 years ago, still alive and in the wild. Jest pewne wideo, które stało się wiralem w internecie, twierdząc, że pokazuje zwierzę, które wymarło 4000 lat temu, wciąż żyjące na wolności. Do tej pory widziano tylko szczątki mamutów włochatych. 10 lutego 2012 roku na YouTube pojawiło się wideo, które pokazywało, że mamut włochaty wciąż żyje i spaceruje na wolności. Chociaż te starożytne, gigantyczne słonie pojawiły się długo po domniemanym wyginięciu dinozaurów, widzowie byli bardziej zszokowani tym nagraniem, wiedząc, że mamuty włochate uważano za wymarłe około 4000 lat temu. Inną wersję zbliżonego nagrania z kamery trailowej również udostępniono, pokazującą znacznie mniejszego mamuta, który został zgłoszony jako dziecko mamuta. Właściciel rancha w pobliżu nieujawnionego miejsca przy lesie w Meksyku postanowił zbadać niejasne odgłosy dobiegające z lasu. Miał tylko latarkę. Chodził po lesie przez około minutę, aż zobaczył źródło dźwięku. Małe stworzenie o przyjaznej twarzy, powoli i delikatnie trzymające się drzewa, patrząc na niego bez wykonywania nagłych ruchów. W tym momencie nagranie się urywa, prawdopodobnie dlatego, że nagrywający uciekł z miejsca. Obserwacja Dundi. Nie tylko obcy mogą stanowić zagrożenie, ale także inne istoty. Podczas szkolnych zawodów pływackich w Oklahoma City w maju 2021 roku jedno z rodziców zauważyło małe zwierzę siedzące na krawędzi basenu, spokojnie obserwujące okolice. Początkowo uważano, że to kot, ale po bliższym przyjrzeniu się kamerą okazało się, że to coś zupełnie innego. Nagranie szybko się rozprzestrzeniło i wielu zaczęło nazywać to stworzenie Dundim. Zaskakująco, stworzenie nikomu nie przeszkadzało, a nikt nie wydawał się zazdrosny, że miało najlepsze miejsce na trybunach. Znaleziony wymarły celakant. Momentami takimi jak ten, pokazującymi, że nie wszystko jest stracone, w połowie kwietnia 2012 roku zespół nurków u wybrzeży południowej Afryki natknął się na dużego celakanta. Spotkanie to wywołało u nich szok i zainteresowanie ze względu na jego rozmiar, wzory kolorów i ogólne zachowanie. Celakanty to rzadkie, pradawne ryby płetwiaste uważane za wymarłe, aż do ich ponownego odkrycia. Żyją w głębinowych jaskiniach podwodnych, co sprawia, że są trudne do odnalezienia. Oba gatunki, Latimeria columnae i Latimeria menadoensis, są krytycznie zagrożone z powodu przyłowów i zaburzeń siedlisk. Wilk workowaty, zwierzę przypominające hybrydę wilka i tygrysa, ostatni raz widziany był w zoo w Hobart. Rzadki film nakręcony w 1933 roku, który został opublikowany online we wrześniu 2012 roku, później pokolorowany w 2021 roku, przedstawia tego niezwykłego zwierzaka. Liczne badania wskazują, że dzikie psy dingo, które polowały w stadach, mogły być główną przyczyną wyginięcia wilka workowatego, konkurując z nim o zasoby. Badanie z 2013 roku wykazało również, że intensywny wzrost populacji ludzkiej, postęp technologiczny i nagłe zmiany klimatyczne były znaczącymi czynnikami przyczyniającymi się do wyginięcia tego gatunku. Ostatnie dwa wilki workowate zmarły w niewoli i gatunek ten jest teraz uznawany za wymarły. W przeciwieństwie do dinozaurów, nigdy nie było zbyt wiele dowodów na istnienie smoków, aż do teraz. Użytkownik TikToka sfilmował unikalne jajo, które znajdowało się w fazie wykluwania i podzielił się tym na swoim profilu. Na końcu filmu z jaja o teksturze miękkiej tkanki wyłania się malutki smok. Nie podano żadnych szczegółów dotyczących miejsca, co tylko zwiększyło ciekawość widzów. Ponieważ wyglądało podobnie do smoka, wielu zaczęło nazywać go smokiem. Niestety, wydaje się, że to nowo wyklute stworzenie mogło nie przeżyć. Agresywne, bestialskie stworzenie. To stworzenie wydawało się być czymś pomiędzy zwierzęciem a obcym. Rolnik z Teksasu, jadąc konno do pobliskiej dziczy ze swoim psem,
napotkał tę nieznaną formę życia. Stworzenie wybiegło, skoczyło na mężczyznę. Zrzuciło go z konia i przestraszyło konia na tyle, że ten uciekł. Pies próbował skonfrontować się z istotą, ale wahał się, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Mimo agresywnego spotkania, stworzenie oszczędziło rolnika. Rozładowanie triceratopsa. To nagranie wydaje się być jednym z tych przypadków, kiedy rząd ukrywa prawdę przed opinią publiczną. Nagranie stało się wiralem po tym, jak zostało wyciekłe przez anonimowego użytkownika w styczniu 2014 roku, pokazując ogromnego, żywego dinozaura triceratopsa. Starożytne zwierzę zostało wyładowane z ciężarówki transportowej przez grupę mężczyzn w Indonezji. Raporty sugerują, że dinozaur był częściowo pod wpływem środków uspokajających, aby zapobiec jego ucieczce lub wykazaniu agresywnego zachowania, mimo że był roślinożerny. Wścibski Yeti. Z wszystkich ludzi czy zwierząt, które mogłyby przeglądać twoje rzeczy, Yeti byłby ostatnią rzeczą, jakiej byś się spodziewał. 15 maja 2022 roku w rosyjskiej dziczy grupa przyjaciół uchwyciła jedno z rzadkich spotkań z Yeti podczas biwakowania. Wrócili z zbierania drewna na opał i zastali wielkiego białowłosego Yeti przeszukującego ich rzeczy, prawdopodobnie szukającego jedzenia. Yeti przypadkowo spryskał sobie oczy gazem pieprzowym, co spowodowało, że stał się natychmiast zdezorientowany i agresywny. W swoim zamieszaniu prawie nadepnął na biwakujących, zanim potknął się i spadł z wzgórza. Oj, ty maciuszki, moje Boże! The legendary Chupacabra. Jackie Stock says her husband caught the mysterious creature Sunday night. There he is! Żywy wampir. Legendarna Chupacabra. Jackie Sand twierdzi, że jej mąż złapał tajemnicze stworzenie w niedzielną noc. Choć szupakabry są uważane za istoty z folkloru, takie incydenty jak ten sugerują inaczej. Rolnik przejeżdżający przez dzicz w Nashville, Tennessee, zauważył zwierzę przypominające psa. Niedawno stracił kilka zwierząt gospodarskich na skutek krwiożerczego sprawcy. Po zbadaniu szupakabry był pewien, że zwierzę odpowiada opisowi mitycznej istoty. Natychmiast wezwał służby kontroli zwierząt, które nie zdołały złapać dorosłego osobnika, ale udało im się schwytać jego młode. Of whether Scotland's infamous Loch Ness monster is real or myth is a long one. Potwór z Loch Ness. Debata, czy słynny szkocki potwór z Loch Ness jest prawdziwy, czy to tylko mit, trwa od dawna. Zdjęcie i nagranie wykonane 27 sierpnia 2023 roku przez rybaka, przedstawia zwierzę przypominające dinozaura w rzece blisko lasu amazońskiego. Według źródła zwierzę nagle wynurzyło się na powierzchnię i było widoczne tylko przez kilka sekund. Rybak zdążył zrobić tylko dwa zdjęcia. Choć sam uważa, że to dinozaur, wielu jest przekonanych, że to właśnie potwór z Loch Ness, widziany z najbliższej odległości w historii. Jednak dokładna natura tego zwierzęcia, mającego prehistoryczny wygląd, pozostaje nieznana. Odkrycie megalodona. Mówiąc o dinozaurach i innych znanych czy nieznanych zwierzętach, które wyginęły, odnalezienie megalodona było tylko kwestią czasu. Plażowicze w Australii odkryli ogromne zwłoki morskiego stworzenia, opisanego jako megalodon, które zostało wyrzucone na brzeg w październiku 2013 roku. Zanim incydent stał się publicznie znany, zwłoki zostały natychmiast usunięte z plaży przez władze, a świadkowie zostali zmuszeni do usunięcia wszelkich zdjęć i nagrań. Jednak pobliski dron zdołał to nagrać, a materiał został później udostępniony w internecie. Śledzący zachowania żywieniowe i rozrodcze tych drapieżników, gdy odkrył bardzo rzadki gatunek kaimana, nazywanym kaimanem Rio apaporis. Jego istnienie uważano za mityczne, a wszelkie dowody na jego istnienie były anegdotyczne, nie mając konkretnego naukowego potwierdzenia. Mimo to, było to fascynujące odkrycie. Niestety, gatunek ten jest zagrożony wyginięciem z powodu niszczenia siedlisk, działalności człowieka i zmian klimatycznych. Jeśli uda się znaleźć kolejnego osobnika przeciwnej płci, możliwe będą działania ochronne.
niespodziewany lokator drzewa. Gryzonie, sowy, a nawet węże są znane z tego, że mieszkają w drzewach. Ten niespodziewany lokator zrobił to samo. Wędrowiec wracał ze szlaku, aż zauważył bardzo nietypowe stworzenie, które go obserwowało, stojąc przy otworze drzewa. Opisał je jako rodzaj goblina, znanego tylko z folkloru, ale tutaj widział go na własne oczy. Niestety, ponieważ zaczynało się ściemniać, kamera ledwo uchwyciła nieostry obraz. Ślady Velociraptora. Velociraptor, jeden z najszybszych i najokrutniejszych drapieżników, nawet będąc młodym, jest niezwykle groźny. Kamera szlakowa ustawiona w lasach Michigan zaczęła nagrywać po uruchomieniu czujników ruchu. Sekundy po włączeniu kamery, szybki młody Velociraptor przebiegł tuż obok niej. Biegał tam i z powrotem, być może zdezorientowany lub próbujący znaleźć drogę powrotną. Gdyby ten prehistoryczny morski wąż pozostał jeszcze trochę pod wodą, z pewnością mógłby narobić sporo szkód. Plażowicze w nieujawnionej lokalizacji byli zaskoczeni nagłym pojawieniem się morskiego węża, który zbliżył się do plaży, próbując uniknąć wyrzucenia na brzeg. Fakt, że miał każdą okazję do zaatakowania ludzi, pokazuje, że chciał zrobić dobre wrażenie. Nazwa plaży nie została ujawniona przez źródło, aby uniknąć tłumu ciekawskich odwiedzających.